pierwszy dzień świąt przywitał nas z dużą ilością chmur i silnym wiatrem. Zofia Papież, witam i zapraszam, by poznać te najświeższe informacje pogodowe na antenie WTK. Ta najbliższa noc pochmurna i deszczowa. Temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia duża ilość chmur i niewykluczone nad ranem zwłaszcza opady deszczu. Maksymalny wzrost temperatury nawet do 10 stopni. Taka wartość w samo południe i chwilę po południu. W dalszym ciągu utrzyma się silny wiatr zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia z kierunków zachodnich. Na barometrach 1000 hektopaskali. Popatrzmy, jak upłynie ten dzień w szczegółach. Nad ranem duża ilość chmur i wspomniane opady deszczu. Zachmurzenie całkowite utrzyma się aż do godzin późno popołudniowych i wieczornych w Poznaniu. Maksymalny wzrost temperatury do 9-10 stopni. Taka wartość w południe i chwilę po południu. A wieczorem spadek temperatury do 7-6 stopni. Popatrzmy jeszcze, jak sytuacja baryczna będzie wyglądać w całym kraju. Duża ilość chmur, a także opad deszczu, zwłaszcza na północy i w centrum. Słońca nie zabraknie tym razem na południu. Tutaj najcieplej od 8 do 10 stopni. Im dalej na północ, tym chłodniej. W centrum 7 do 4 tylko na Suwalszczyźnie. Tutaj jutro najchłodniej. Z informacji pogodowych na ten moment to już wszystko. Dziękuję i do pogodnego zobaczenia. A także życzę Państwu wesołych i spokojnych świąt.